Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. To był kolejny bardzo udany rok dla naszej gminy, który upłynął pod znakiem rodziny, demografii i pracy. Śląski Rzym na 3 dni stał się stolicą polskich dużych rodzin. Ogólnopolski zjazd przyciągnął wielu znamienitych gości, którzy na każdym kroku podkreślali przyjazny dla rodzin klimat panujący w Nysie. O tym, że tak właśnie jest, na początku roku mogły przekonać się młode małżeństwa, które wzięły udział w programie Działki dla Młodych. Pary, które wygrały licytację, otrzymały w użytkowanie wieczyste działki na Zamłyniu za jedyne 15% wartości. Latem ruszyła budowa wymarzonych domów. Kilkanaście budynków już stoi i z każdym dniem rośnie w oczach. Te budowy, które już trwają, ponad 50% z tych działek, które zostały sprzedane w pierwszym etapie programu Działki dla Młodych, jest zabudowywane. Świadczy o tym, że program cieszy się powodzeniem i zainteresowaniem. W przyszłym roku uruchomimy kolejne działki, też w obrębie Zamłynia. Myślę, że tak w czerwcu, lipcu, sierpniu najpóźniej te działki będą już przeznaczone do zbycia. Rok 2017 to także czas intensywnego aplikowania o środki zewnętrzne na wielkie projekty. Warto wspomnieć, że to właśnie Nysa jest wojewódzkim liderem w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje. Gmina pozyskała 20 milionów złotych na kompleksową przebudowę ulic w Śródmieściu, które po remoncie będzie wyglądać jak centrum nowoczesnej metropolii. Kolejne 5 milionów Nysa otrzymała na rewitalizację terenów po byłej FSD, gdzie powstaje Nyski Park Przemysłowy, dający kolejne miejsca pracy. Tak jak czyni to choćby firma Kler, działająca od blisko 1,5 roku na terenie dawnej fabryki. Potentat meblowy z Dobrodzienia już zapowiedział podwojenie zatrudnienia, a także otwarcie klasy patronackiej w mechaniku. Na FSD powraca także motoryzacja. Swój zakład ulokuje tam m.in. włoska firma Noal, produkująca karoserię dla czołowych marek świata. Próbujemy cały czas pozyskać inwestora strategicznego na strefę. Trwają rozmowy, zaawansowane rozmowy. Ich efektem jest m.in. to, że złożyliśmy wniosek na budowę dróg na terenie Parku Przemysłowego Radzikowice-Goświnowice. Miejmy nadzieję, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału rozstrzygnie już inwestor, czy rzeczywiście ulokuje tę inwestycję w Polsce. A jak inwestycję ulokuje w Polsce, to mówił, że będzie ją lokował w Nysie. Zresztą to nie koniec dobrych informacji dotyczących rynku pracy. W kolejnych latach powstanie w naszym mieście nawet 2000 nowych miejsc pracy. Duże nakłady inwestycyjne i kolejne nabory już zapowiedziały takie firmy jak Alseco czy Intersnack. Swoją filię w Nysie otworzy także SoftLab z Warszawy. To właśnie ta spółka organizowała pierwszy w Śląskim Rzymie maraton programistyczny Hackathon. Impreza okazała się wielkim sukcesem, który przyniesie też wymierne korzyści dla umysłów ścisłych z naszego miasta. To jest rzeczywiście efekt takiej pewnej mozolnej pracy, bo przygotowywanie pewnych projektów inwestycyjnych przez inwestorów, którzy już są, działają na naszym rynku, jak i tych zewnętrznych wchodzących, to jest mozolna praca. Mamy te informacje pozytywne z sektora dla informatyków, firma SoftLab, firma BitBay będzie chciała uruchomić w naszym mieście swoje przedstawicielstwo, więc ta branża informatyczna, która jest kształcona przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, będzie miała możliwość zatrudnienia w naszym mieście. Dodajmy, że jej siedziba będzie ulokowana w inkubatorze przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Nysy, który prężnie rozwija swoją działalność na terenie dawnego gimnazjum nr 3, dając szansę młodym przedsiębiorcom z głowami pełnymi pomysłów. Tych nie brakuje nowemu sternikowi kultury w naszym mieście, Markowi Kędzierskiemu, który zastąpił na stanowisku dyrektora NDK Martę Klubowicz. A warto wspomnieć, że także w tym obszarze rok 2017 był wyjątkowo bogaty. Nasze miasto odwiedziły czołowe polskie grupy kabaretowe, potwierdzając tym samym, że Nysanie kochają dobre poczucie humoru, co udowodniła również liczna frekwencja podczas występu Marcina Dańca w trakcie tegorocznych Dni Nysy. Znakomitą frekwencję zapewnił także występ Michała Szpaka, który dał świetne sceniczne show. Równie tłumnie było podczas corocznego festiwalu Ognia i Wody. Tysiące Nysan i turystów przybyło nad wodę, by zobaczyć efektowne pokazy fajerwerków. Zapewne równie licznie nad naszym akwenem, tym razem miejskim, będzie latem przyszłego roku. Wtedy bowiem zakończy się remont miejskiego kąpieliska. Prace ruszyły w tym roku, a dzięki inwestycji powstanie najnowocześniejszy obiekt w regionie, na który Nysa czekała od wielu lat. To jest projekt, który też czekają nasze rodziny, nyskie rodziny. W czerwcu oficjalnie otwarł
Starcie, kąpielisko, które jestem przekonany będzie jednym z najładniejszych kąpielisk w całym regionie. Nasze miasto równie długo czekało na halę sportową, której otwarcie już dziś. Relacja z tego wydarzenia w najnowszym wydaniu Kroniki już w 2018 roku. Hasło, które funkcjonuje przy hali, czyli czas na emocje, nie jest pustym hasłem. Emocji będzie co nie miara sportowych, rozrywkowych, estradowych. Najważniejsze jest to, że hala służy i służyć będzie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy i to jest najważniejsze. Będzie się sporo działo również w oświacie, czyli zaczynając od największych inwestycji. Budowa sali gimnastycznej w Niwnicy, budowa boiska sportowego przy Szkole Białej Nyskiej, remont wszystkich elewacji szkół, przedszkoli w naszym mieście, place zabaw, co najmniej 10 nowych placów zabaw i wiele innych elementów mniej lub bardziej kosztownych, ale bardzo istotnych i ważnych. To na koniec, czego Pan życzy Nissanom na ten 2018 rok? Zdrowia, wiary i spełnienia marzeń na pewno. I wiary w to, że będzie coraz lepiej w naszym mieście. A Nysie? Nysie, żeby nas było coraz więcej. Na przykład mam informację sprzed kilku dni. Sondaż wśród absolwentów, studentów naszej PWSZ pokazał po raz pierwszy od kilkunastu lat, że 30% studentów więcej niż zazwyczaj w latach ubiegłych chce zostać w Nysie po skończonych studiach. Już jest nowy numer gazety Tak. W najnowszym wydaniu mnóstwo dobrych wiadomości. Najważniejsza z nich to ta o nowych miejscach pracy w naszym mieście. W kolejnych latach powstanie ich nawet 2000. Czy masz szansę na zatrudnienie? Sprawdź koniecznie w artykule. Oprócz tego w gazecie także między innymi o otwarciu nowej hali sportowej, wizycie ciężarówki Coca-Coli w Nysie, a także przegląd najważniejszych inwestycji w gminie w przyszłym roku. Będzie się działo. Zapraszamy do lektury papierowego wydania. Kto jeszcze nie dostał, odsyłamy do wersji online, dostępnej na naszej stronie internetowej i Facebooku. Ekipa Nyskiej Kroniki Filmowej życzy Państwu realizacji marzeń i samych sukcesów w nowym roku. A jak Wy, nasi widzowie, oceniacie ten mijający 2017 rok i czego życzycie sobie i Nysie na nadchodzące 12 miesięcy? To sprawdziliśmy w ostatniej w tym roku sondzie ulicznej. Dla siebie pod względem takim ogólnym, zdrowotnym, finansowym, to nie narzekam. Do siego roku. A ogólnie w kraju uważam, że jest duża poprawa. Dla mnie to super. Córka się wybudowała, dom. Dzieci zdrowe, wnuki zdrowe, super. Czyli rok super. Ja jestem zadowolona, tak. Nysa bardzo mi się podoba. Remonty, rozmaite, no piękna Nysa jest. Dla mnie rok się kończy dobrze. Wróciłam do nowej pracy. Nysa się zmienia. Jest ładna, coraz ładniejsza, czystsza. I oby ten rok następny był lepszy niż w ten rok. Robią się inwestycje różnego rodzaju, prawda, także tutaj dekada, żeby jeszcze ruszyła, to będzie fajnie, prawda, no i basen się zrobi, będzie wszystko z porządku. To też jestem zadowolony, żeby nie było gorzej, tylko żeby zdrowie dopisywało, to będzie wszystko fajnie. No to 2017 dla Nysy, no to chyba okej, w sensie dużo się działo tutaj. Światełka w tym roku są nowe i w ogóle dużo się działo, na przykład w Domu Kultury i tak dalej. W Nysie się wiele zmieniło na lepsze, jest ładniejsze to miasto i w ogóle dla siebie, to nawet spoko było. Ciężko, ale spoko. No mój rok 2017 był dosyć udany, bo udało mi się trafić na studia tam, gdzie chciałam. Myślę, że jest bardzo na plus, że dużo rzeczy się zmieniło i dużo rzeczy bardzo potrzebnych w Nysie, tak jak właśnie rozbudowa miasta. Samo to, że mamy tak pięknie ustrojonym Nysę, to jest już krok do przodu, że jest z roku na rok coraz piękniej. No dla Nysy to jest wspaniałe, dużo inwestycji. A z tych inwestycji, która dla Pana jest najważniejsza? No tutaj Piastowska kolejowa, Celna, no bo wymagają remontu. Chyba pozytywnie, do przodu. A dla siebie czy dla Nysy? Dla siebie i dla Nysy. A no. 2018 czego Pan życzy sobie i Nysie? No, żeby było lepiej. Nie, żeby było tak samo, tylko żeby było lepiej. Dla mnie był to rok taki, w którym skończyłem 40 lat, więc taki dosyć znaczny, ale nie osiągnąłem tych celów, które zamierzałem, więc uważam go za średni, powiedzmy. A Nysy myślę, że był też w miarę udany rok. Jakieś inwestycje się dokonały, w związku z czym czekamy na więcej, z tego co jest, cieszymy się.